Witajcie kochani. Jestem szczęśliwa, że włączyliście to wideo, bo jest to znak, że uważacie się za osoby aktywne, za osoby czyniące, za tych, którzy mają wpływ na rzeczywistość, za zmianę. Witaj. Zmiana, która przed nami, jest zmianą ogromną. Nie tylko dla Ciebie, nie tylko dla mnie i nie tylko dla wszystkich, których kochamy. Gdyż także dla tych, których kochają oni, gdyż także dla tych, których kochają ich bliscy, lecz także dla tych, teraz uwaga, wszędzie, gdzie sięgamy imieniem, wszędzie, gdzie sięgamy obecnością, wszędzie, gdzie sięgamy chociaż jednym puzelkiem swojego istnienia, postrzegalnym dla chociaż jednego zmysłu, bądź uwaga, niepostrzegalnym. Wszędzie tam, gdzie kiedykolwiek Twoje życie miało czas i miało miejsce, nadal jesteś. Oczywiście możesz nie być tam fizycznie, lecz znak Twojej obecności pozostał, ponieważ przez chwilę to Ty stanowiłeś część na przykład danego lasu, a dany las poprzez Twoje oddychanie i wymianę powietrza w tym właśnie miejscu i czasie stanowił Ciebie. Każda sytuacja, w której jesteś, jest wzajemna. Jeżeli znajdujesz się wówczas w ciele, czyli podlegasz upływowi czasu, podlegasz wodzie, wszystko, co tworzysz, jest wzajemne. I teraz uwaga. To, co mamy do stworzenia, to, co mamy razem do spowodowania, nie jest rytuałem odtwarzanym co roku, jak jasełka lub jak szopka, którą się stawia, dlatego że jest ładna. Jest żywym, prawdziwym, potrzebnym i pełnym światła zmartwychwstaniem. Jest uniesieniem się wdzięcznością ponad wszystko, co nas spotkało do tej pory. Jest podziękowaniem Bogu za kwiaty, za piękno świata. Jest podziękowaniem sobie za to, że jesteśmy częścią tego świata i jako część mamy wpływ na całość. Jest uznaniem siebie, swojej boskości, swojego prawa do działania, swojej mocy w tym działaniu, swojego kunsztu. Rytuał, który mamy do przeprowadzenia, trwał będzie dokładnie 55 tygodni od czasu, kiedy go zrobisz. Oczywiście możesz przedłużyć jego działanie, może działać już dla Ciebie zawsze, lecz przez tyle czasu działać będzie wspólnie z moją energią, jeśli tego chcesz. Pamiętaj o tym, że wchodząc w tę ceremonię, wchodzisz nie tylko na swój najważniejszy ołtarz, do swojego serca, ale również i na mój. Staję przed Tobą nago i w prawdzie. I wobec tego nasze serca wzajemnie pomnażają się o to, co w nich godne. O to, o czym gotowi jesteśmy żyć. O to, co przyszliśmy tu na Ziemi reprezentować. Być może na kilkadziesiąt lat system pozwolił nam o tym zapomnieć. Być może przez kilkadziesiąt lat biegaliśmy, by zrealizować marzenia innych. Wierzyliśmy w metafory, które nie są prawdziwe. Lecz dzisiaj już wiemy, jako wewnątrz, tak i na zewnątrz, jako w niebie, tak i na ziemi. Spójrz na wiosnę, która jest na zewnątrz, wprowadź ją do siebie. Oddychaj, pozwól jej znaleźć się w Tobie. Następnie spójrz na to, co Ty masz w sobie dobrego. Co z Ciebie dane światu poprawi ten świat? Sprawi, że więcej wody upłynie o szczęściu, że więcej czasu ludzkiego będzie piękne. I następnie w swoim oddechu daj to. Kochani, w naszym działaniu bardzo istotne jest, żebyście jako czyniący mieli swój płomień, który Was słyszy. Jeżeli uznajecie siebie za osobę czyniącą lub też za rytualistów, lub też za magów ceremonialnych, bądź nie uznajecie siebie za nic z powyższych, ale chcecie wziąć udział w rytuale i chcecie być aktywni, to, co potrzebujecie, to płomień. Świece, które będą ważne, to białe świece i świece z pszczelego wosku, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej chwili trudno jest biegać po sklepach i wybierać świece w odpowiednich kolorach, więc unikajcie jedynie świec czerwonych, ponieważ linkują z mocą Marsa. Nie potrzebujemy więcej wojny. Odchodzimy od takich zakresów.
oraz czarne ze względu na to, że są do innej rytualistyki, służą do czegoś innego. Ja będę mieć czarną świecę na ołtarzu, żeby uziemić ewentualne negatywne oddziaływania, które się mogą pojawić w konsekwencji. Natomiast Wy z tym nie kombinujcie tego dnia, chyba że poczujecie taką misję, że poczujecie, że to właśnie Wy jesteście po to, żeby odpalić czarną świecę. I oczywiście rozumiecie, że czarna świeca jest symbolem tego, co negatywne. Kiedy spłonie, oznacza to, że płomień, czyli światło, wymazało ze świata to, co negatywne. W tej rytualistyce oczywiście zachęcam do dołączenia, jeżeli czujecie się na siłach i przede wszystkim, jeżeli macie czarne świece. Kochani, ważne jest, ażeby wszyscy zrozumieli, że jest to rytuał otwarty dla każdego. Jest to rytuał, w którym wziąć może udział kobieta, mężczyzna, każdy, kto jest pełnoletni, każdy, kto samo stanowi o sobie, każdy, kto jest zrównoważony psychicznie, osoby, które mają problemy z mentalnością, osoby, które nie są spójne same w sobie, mogą mieć kłopoty ze zjednoczeniem tego w swojej percepcji, co wydarza się w rytuale. Jednocześnie pamiętajcie o tym, że jeżeli jakakolwiek niestabilność Wam dolega, zgłośnienie się o magię jest przekręceniem pokrętła dźwięku w stronę maksimum. Więc cokolwiek się dzieje, jeżeli nie umiecie wejść w działaniu w taki punkt stabilności i dobra, który chcecie rozdać, i jeżeli jesteście po prostu zgłośnieni tacy, jacy jesteście, to może być to dla Was no nie tyle niebezpieczne, bo oczywiście zabezpieczam to i po to 2 tygodnie piszę dokumenty, żeby stworzyć rytuał, żeby teraz mówić, że to niebezpieczne. Z całą pewnością chronię Was od tego, ale nie narażajcie się, bo zwyczajnie nie pomożecie światu tym, a możecie sobie zaszkodzić. To jest działanie, na które tak naprawdę czekaliśmy przez, można powiedzieć, 1000 lat. To jest moment, kiedy gorączka świata może otrzymać sens i go zrealizować. Ten świat przez ostatnie lata twierdził, że jest chory i był z tego dumny. Wszyscy raperzy krzyczeli i prześcigali się w właściwie określaniu, kto z nich jest, no na polski mówiąc, chorszy i dlaczego, tak? Who's the illest? Zasadniczo, kochani, metafory lubią się metarealizować, zwłaszcza powiększone o sztukę, zwłaszcza powiększone o impact. Z tego względu, że świat przestał używać słów tak, jak powinny być używane i zaczął sobie robić krzywdę, mamy w tej chwili konsekwencje. Przez to, że jako ludzie, jako gatunek, spowodowaliśmy coś tak nienaturalnego, z czym teraz wszyscy mamy do czynienia, co jednak jest naturalne, patrzone oczami Ziemi, bo co 200 lat zdarza się epidemia i co 200 lat mniej więcej kończy się tak samo. Tym razem jednak, przez to, że było to działanie sztuczne i odczłowiecze, mamy na to o wiele większy wpływ jako ludzie, jako ci, którzy mogą wyrazić wolę. Więc teraz, kochani, jako czyniący, odpowiedzcie sobie na pytanie, z którym żywiołem macie najbardziej po drodze, który żywioł jest dla Was najbardziej, no powiedzmy, wygodny w użyciu, z którym się utożsamiacie, na którego etapie jesteście. Innymi słowy, który jest Wam najbliższy. I pamiętajcie o tym, że w rytuale, gdy będziemy pracować już nie podczas samego działania, ale później, wiele tygodni później, nasze zadanie polegać będzie na tym, dołączyć światło, czyli intencje, czyli to, co w danym momencie życzymy Ziemi, czyli powód, dla którego otwieramy ten pomysł pomiędzy Ziemią a niebem, z którymkolwiek z ziemskich żywiołów. Jeżeli jesteście reprezentantami żywiołu powietrza, to w każdym momencie, który będzie wskazywał na rytuał, za chwilę powiem, które to momenty, w każdym momencie, kiedy oczywiście będziecie czuli się zmotywowani, będziecie w możliwości zrobienia tego, ważne, żebyście dokonali ukłonu żywiołu powietrza w stronę świata, czyli niech to będą dobre słowa, poezja, którą wtedy przeczytacie, modlitwa, medytacja, która zawiera dźwięk bądź słowa, niech to będą znaki, niech to będzie pismo, niech to będzie dobrze wypowiedziane życzenie puszczone z wiatrem, ażeby ktoś inny tym odetchnął, niech to będzie piosenka, niech to będzie dźwięk,
z żywiołu powietrza. Możecie pracować oczywiście z piórami, możecie pracować oczywiście z substancją myśli, z czytaniem. To są błogosławieństwa żywiołu powietrza. Wszelkiego rodzaju pozdrowienia, wszelkiego rodzaju działanie, które jest bezpośrednio związane z oddychaniem, to również żywioł powietrza. Następnie, jeżeli reprezentujecie i przedstawiacie w ceremonii i zarazem prowadzicie królestwo żywioł wody, wówczas ważne, żeby w momencie, który jest umówionym momentem lub w momencie, w którym Ty wchodzisz w rytuał, ważne, żeby skontaktować się z wodą, po prostu skomunikować się z kroplą wody. Pamiętajcie, że u mnie na ołtarzu, wczoraj zmieniałam ołtarz, więc tutaj dzisiaj nie będzie, ale u mnie na ołtarzu zawsze jest dużo wody, dlatego że przede wszystkim jest woda bieżąca, jeżeli działamy od tego punktu świata, od tego punktu bieżącego. Następnie każda woda słucha i słyszy, ale jest również woda, która jest specjalnie do tego zadedykowana. Jest najczęściej na ołtarzu w głównym miejscu albo pod ołtarzem. I następnie taka woda z całym rytuałem, z całą treścią rytuału jest przeze mnie wylewana na cztery strony świata, bądź też po prostu przed domem. Mamy akurat Holy Tree, czyli ostrokrzew, inaczej krew Chrystusa, olej z dziurawca i roślina nazywają się tak samo. To już od razu mrugam do botaników. Oczywiście polecam bardzo w tych czasach jedno i drugie, jak i również na ołtarzu, jak i do użycia. I to tak przemycając wiadomość o zaproszeniu. I kolejna rzecz. W chwili, w której jesteście reprezentantami żywiołu wody, pamiętajcie o tym, że Wasze emocje mają ogromne znaczenie. Pamiętajcie o tym, że kiedy reprezentujecie jakikolwiek żywioł, ważne jest, żebyście reprezentowali ten żywioł z najwyższą czcią, z najwyższym zrozumieniem dla jego charakteru, dla jego cienia i dla jego blasku. Więc pamiętajcie o tym, żeby nie emanować na wodę negatywnymi słowami, negatywnymi emocjami. Pamiętajcie o tym, że jeżeli znajdujecie się w pomieszczeniu, w którym dwie osoby się kłóciły i w tym samym pomieszczeniu znajduje się Wasza herbata, to raczej wolicie tą herbatę wylać, niż mieć tą kłótnię w środku. To tak mówiąc najbardziej dosadnie. Więc jeżeli chodzi o żywioł wody, pracujemy z emocjami. Łączymy się z emocjonalnością świata. Żywioł wody może być łączony w rytuał poprzez napicie się czegoś, poprzez wylanie wody na ziemię, poprzez puszczenie wody i przemycie rąk, poprzez dotknięcie wody z kranu i powiedzenie jej, o czym teraz jest ważne, żeby popłynęła. Szeptanie do tej wody tego, co może światu przynieść. Albo powiedzenie do kropli i puszczenie jej w ziemię, żeby powiedziała innym siostrom. Kochani, niezależnie jaką metodę wybierzecie, niezależnie od tego, co będzie Waszym wyborem, możecie dołączyć za każdym razem to będzie miało znaczenie. Kolejny żywioł, żywioł ziemi. Z żywiołem ziemi pracujemy poprzez sianie roślin, poprzez sadzenie, poprzez pracę z ziemią, poprzez pracę w ogrodzie oraz poprzez materiały takie jak wszystko, co pochodzi z ziemi, a więc kamienie szlachetne, a więc piasek, a więc skały. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy pracujecie z minerałami, to jest Wasza moc pomnożona przez moc minerału jak przez pryzmat. Tak samo, kiedy pracujecie przez cokolwiek innego. Tak samo, kiedy skupiacie się na jakimkolwiek temacie świata. Wy jesteście ogromną mocą. Pryzmaty, na których się skupiacie, przez których patrzycie na świat, to soczewki. I one mogą Waszą moc wysłać w promieniu, który będzie negatywny bądź pozytywny, ale na pewno wyślą z całą swoją mocą istnienia i z całą swoją intensywnością. Dlatego też pamiętajcie, żeby zawsze pracować z tym czysto. Kiedy jesteście w jakiś sposób podenerwowani, wściekli, jesteście w emocjach, których nie chcecie dalej przekazać i jest Wasz czas na rytuał, odpowiedzialnie jest go nie zrobić, przełożyć, ogarnąć się i zrobić kiedy indziej. Żywioł ziemi to również praca z roślinami. Tu mamy połączenie woda-ziemia, no ale mówimy, że jest to praca z korzeniami, z roślinami, z drzewami. Czyli na przykład podejście do drzewa, przytulenie tego drzewa i poproszenie, by każde drzewo tego samego gatunku wysłało do każdego człowieka, którego zobaczy, tyle mocy, ile może wysłać. Lub też możecie poprosić, by każda osoba, która potrzebuje w tym czasie bezpieczeństwa, dostała takie bezpieczeństwo, jakby mieszkała w środku tego drzewa. Jeżeli wiecie, o jakie osoby dokładnie prosicie, zróbcie to bardzo dosłownie, wizualizując. Kochani, ostatni żywioł to żywioł ognia. I oczywiście nie znaczy to, że jeżeli
jesteście w momencie, w którym należy dołączyć do rytuału, należy dać znak, mrugnąć, że jesteście, że otwieracie te drzwi pomiędzy Bogiem i człowiekiem i że jesteście cały czas w czynieniu, wcale nie oznacza, że musicie odpalić ognisko, ponieważ żywioł ognia to taniec, to sport, to również po prostu iskry i płomień. Wystarczy, że macie zapałkę, wystarczy, że macie zapalniczkę, wystarczy, że skupicie się na tym płomieniu przez chwilę. Jeżeli reprezentujecie ogień, odpalcie go za tą zmianę w świecie, która wymaga prędkości, bo ogień to prędkość, która wymaga przyspieszenia, która wymaga intensywności, bo ogień to również intensywność. W ogniu mamy do czynienia z taką lawiną, że im więcej, tym więcej. Więc z tego też względu pamiętajcie o tym, żeby połączyć naturę ognia z tym, gdzie ta natura będzie potrzebna, by była w blasku. Ogień w blasku to prędkość, to pasja, to intensywność. Ogień w cieniu to cierpienie. To wszystko, co Kościół chrześcijański wyznaje, patrząc na Chrystusa na krzyżu. To coś, co trawi i spala do zera, niszcząc. Z tego też względu szczególnie proszę wszystkich kapłanów i wszystkie kapłanki ognia o absolutnie czyste podejście do rytuału. Jeżeli potrzebujecie ubrać specjalne szaty, by wejść w rytuał, zróbcie to. Jeżeli potrzebujecie specjalnego miejsca, zaczekajcie, przenieście się tam i zróbcie to, bądź przenieście się w myślach. Pamiętajcie, że możemy podróżować nie tylko kupując bilety, idąc na lotnisko, wsiadając do samolotu. W tej chwili nie bardzo możemy tak podróżować, więc nauczcie się w końcu robić to inaczej, kochani. Moglibyście? Niedługo wspólne działania dla telepatów, to też przy okazji podajcie reszcie. I dla osób, które pragną ćwiczyć bilokację. Już teraz wybierzcie swój ulubiony wodospad, bądź swoje ulubione jezioro, bądź rzekę. Będzie to potrzebne już na pierwszej lekcji tego szkolenia. Jeżeli macie wodę z tego akwenu, doskonale. Jeżeli nie, poradzimy sobie inaczej, prawdopodobnie my ją mamy. Jeżeli nie, spokojnie, wejdziecie w grupę z innymi osobami. Będzie dobrze. Tymczasem pamiętajcie, że rytuał, o którym mówię teraz, to rytuał powstania światła. Więc rozpoczynamy powstanie, w którym światło się wzradza do istnienia, rodzi. Niezależnie od tego, jak było oblepione smołą, zarzucone kłamstwem, zniszczone, schowane przed ludźmi, tak teraz rośnie i wzradza się z każdą sekundą, powstaje jak wschodzące słońce. Więc teraz tak, jeżeli urodziłeś się w poniedziałek, Twoim dniem jest poniedziałek. Jeżeli wtorek, Twoim dniem jest wtorek. Jeżeli środa, Twoim dniem jest środa. Jeżeli czwartek, Twoim dniem jest czwartek. Jeżeli piątek, Twoim dniem jest piątek. Sobota, Twoim dniem jest sobota. Niedziela, Twoim dniem jest niedziela. W tym dniu, jako czyniący, po dokonaniu tego rytuału, wejdź jeszcze raz w energię tego czynienia. Przypomnij sobie, zrób to najlepiej w godzinie urodzenia. Jeżeli masz świeczki urodzinowe, odpal jej wówczas. I tak jak życzysz sobie na urodziny tego, co chcesz przeżywać, tego, czym pragniesz wypełnić przyszłe dni, tego, o czym mają płynąć Twoje sekundy, tak życz tego tym razem i sobie, i światu, by świat widział Cię szczęśliwym. Lecz złóż życzenia roślinom i ptakom, i ludziom, i nam wszystkim. I niech będzie to Twój rytuał co tydzień, jeżeli pragniesz go dokonywać. Bądź też, uwaga, raz. A w Twoje urodziny cała moc rytuału wróci do Ciebie. Kolejna rzecz, kiedy dołączysz do rytuału. Jeżeli pragniesz być z nami w połączeniu ceremonialnym, rytualnym i w podnoszeniu świata codziennie, pamiętaj. Każdy moment, w którym widzisz 5-5, bądź 3-5, bądź jakąkolwiek wielokrotność piątek, jest momentem zmiany. Każdy moment, w którym uśmiecha się do Ciebie właśnie ta liczba, jest momentem, w którym energia Marii Magdaleńskiej mruga do Ciebie i przypomina Ci, że wszyscy jesteśmy połączeni, tak światłem, jak i krwią. Gdy spojrzysz na człowieka najniżej, zobaczysz zwierzę, które chce przetrwać. Gdy spojrzysz na człowieka najwyżej, zobaczysz duszę, która chce zaistnieć najwyższym światłem. I najwyżej, i najniżej wszyscy jesteśmy połączeni.
to, czy Ty połączysz się w działaniu, przejdziesz na aktywną stronę granicy działania i stworzysz razem ze mną ten świat, w którym będziemy żyć razem już nie jako pasożyty tej ziemi, a jako jej opiekunowie i ci, którzy przynoszą piękno i dobro. Po prostu połączmy siły. Kochani, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie rytuału, oczywiście zadajcie je w komentarzach, chętnie odpowiem. Rytuał będzie poprzedzony szkoleniem, które powie Wam jeszcze raz, co robić. Dlatego też absolutnie nie stresujcie się, jeżeli to Wasz pierwszy raz. Kiedyś warto, by on nastąpił. I teraz w szczególności, ponieważ puszczenie energii rytuału dalej, to puszczenie energii życia dalej. A gdy to zrobisz, pokażesz, że jesteś po stronie życia. To bardzo ważne, bo wtedy nie masz koherencji ze śmiercią. I jest to, uwaga, Twoja decyzja. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Czekam na Wasze pytania. Oczywiście w niektórych dniach będziemy organizować wspólne medytacje. Będą one polegały na tańczeniu do określonej muzyki bądź do muzyki, którą wybierzecie. Tak przy okazji, w trakcie szkolenia wyjaśnię Wam, dlaczego nie tyle ideologia, co styl życia Rastafari jest nam tak bliski. Rastafari, a więc Rise a Fire, niech ogień podniesiony zostanie w swój najwyższy blask, przeprowadzony w serca, istniejący na ziemi jako błogosławieństwo. Zmiana, kochani, zróbmy ją razem. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Siły, z którymi będziemy się koordynować, to oczywiście siły anielskie i archanielskie. Lecz kobiety, pamiętajmy o Wenus, pamiętajmy o weście i pamiętajmy o tym, co w nas najcieplejsze. A panowie, pamiętajcie o tym, że słońce i ogień płynęły wcześniej w połączeniu z planetą Mars, z agresją i z krwią. A teraz płyną w połączeniu z Jowiszem, w połączeniu z Księżycem i przede wszystkim w połączeniu ze światłem, które macie w sercu. Zobaczcie odpowiedzialnie świat swoimi oczami taki, w jakim pragniecie wychowywać swoje dzieci. To moja prośba i tym stworzymy ten świat właśnie taki. Kochani, bądźmy. Po prostu bądźmy. Jo.